od kobiety. Od kobiet, kobiet modliszek. Kapłani w chrześcijaństwie nie uciekają od kobiet. Połowa... Samotne życie, mężczyzny. Małgorzata. W kapeluszu. W sukience. Jedźmy. I w sukience. W sukience. I z miotłą. Ja widziałam mężczyznę, dusza przyleciała normalnie na miotło. Ja też widziałam duszę. Mówimy, my nie pijemy, proszę Państwa, my widzimy takie rzeczy, to na poziomie dusz. No, ten wiele... mężczyzna akurat miał żonę i mówił, że mu po prostu nie odpowiadają sobie. Są jakby rozdzieleni w tym małżeństwie. A na miota jego dusza latała. Celibat u kapłanów to jest śmierdzący interes i to jest hasło takie, no powiedzmy, nie do końca sprecyzowane, niewłaściwie zdefiniowane, tak? No nie o to chodzi tym panom, którzy idą tam. Aczkolwiek zdarza się, to byłaby krzywda, gdyby powiedzieć, że no nie, ale zdarza się, że rzeczywiście są tacy, którzy ten celibat praktykują, oni w to weszli, klejnoty sobie sami zasuszyli. Tak samo potrafią kobiety sobie łono zasuszyć energetycznie i fizycznie, także tam nie ma spływu energii. Natomiast no, seksualność jest po to potrzebna, że poprzez kończyny dolne, po orgazmie, płynie energia poprzez stopy, no tak to Bóg stworzył. Jak ktoś to blokuje, no to mówi Panu, Panie Boże, nie życzę sobie. Jak sobie nie życzysz, to będzie bolało. No trudno. Albo Panie Boże, ja poprawię po Tobie. Tak, ja się nie zgadzam, żeby tak to płynęło, ja poprawię. Tak, no to poprawianie Pana Boga jest bolesne potem. Bo On to pamięta. Potrafi mi pomóc. Tak, On to pamięta. Jak mężczyzna chce sobie odtwarzać, bo pamięta swoje przeżycia, tracenie klejnotów i w jakiś sposób te dusze też jakby poprzez osobowości chcą to odtwarzać, bo on pamięta to, przeżył znowu to. Ale odtwarzać co? Utratę klejnotów? Utratę klejnotów, to może inkarnować... No to mamy transę unucha. Tak. Znowu straci. Jeden raz i znowu. Ten sam temat przerabia. Mi się zdarzyło spotkać jedną panią w sesji regresingu, gdzie jeden pan z tą samą panią, ale w różnych inkarnacjach, raz umarł jako... no, w nocy poślubnej, tak, czyli powiedzmy na łonie, raz karma trudnia, właśnie stracił klejnoty i trzeci raz już nie pamiętam, co tam było, bo to z jedną kobietą i jeden mężczyzna, tak, tylko w różnych inkarnacjach duszy. Bardzo to bolesne. Może chce odtwarzać z tą partnerką, tak? No próbował do skutku. Czy może też jako takie tracenie klejnotów. Nie, z tą konkretnie. Prawdopodobnie była umowa, jako owad modliszka, w inkarnacjach modliszki. To mi się przypomniało, ale wątek mi uciekł, no coś. No, że ten truteń po prostu, nie? Że to jest, musi być z tą, odtwarzanie z tą jakąś duszą. Tak, ale to jest też pokłosie czarnej tantry. To jest pokłosie czarnej tantry, gdzie... Ale to para bóstw tantrycznych, czy na przykład Kennedy i Marilyn Monroe, tak? Czy Krishna, Radha, to powiedzmy traktowane jako bóstwa pozytywne. Natomiast to jest tantrze, a czarna tantra jest tego przeciwieństwem. I wtedy w czarnej tantrze, to trzeba sobie tam poczytać, robi się wszystko, co normalny człowiek by unikał, łącznie z zabijaniem. No i wtedy to się przenosi na kolejne inkarnacje. I zrobi sobie to para, skacząca w czasie, w tych różnych inkarnacjach, w różnych wariantach. Zabijanie związane z seksem. Może też może się zdarzyć relacja na przykład syn, który zabił matkę w połogu albo w trakcie porodu. No sprawił tak, poprzez cesarskie cięcie na przykład, lub poprzez powikłania, że matka zmarła albo w trakcie porodu, albo zaraz po porodzie. To też może być pokłosie czarnej tantry. Wszystko. No wtedy osoba no troszeczkę energię ma czarne. Tak? Oczywiście ból jakby w tym momencie jest sprawą drugorzędną. Kończy się to śmiercią, kończy się to ciężkimi powikłaniami. Bo to są takie dramaty jakby nas, ludzi, a tak naprawdę to dusze mogą, no dusze dobrze, się, dusze no, to, się bawią, tak. No to sobie oddajemy. Tuśmy zrobili tutaj, tak, to zrobimy tak, za chwilę odwrotnie. Tak. Tak. A to są dramaty tutaj. No a to a fizycznie boli. Fizycznie tylko, że tak. W pewnym momencie ktoś by chciał przerwać, ale się umówił na taki cykl, że będzie wykończony tu, po 10 wykończeniach już więcej nie chce, ale czeka go jeszcze 20. No i wtedy ucieka od kobiety na przykład, nie? Albo ucieka się od kogoś konkretnie. Temu panu czy tej pani, to nie.
Nie. Nie. Testy. Wtedy w danym życiu tej osobowości, jak on ma zrealizować tą, tak, nie wiem, umowę, misję, czy no to się umówił, no to on ucieknie, tak, bo wybierze, że no już ma dosyć, bo ta inkarnacja powstała, żeby... Chce chronić życie. Chce chronić życie nawet, nie? Tak, no to wtedy znowuż, to on nie nawiąże chyba nowego, innego małżeństwa, czy coś, jak ucieknie, nie zrobi. No ja jak uciekłem od tej mojej modliszki, to długo zeszło za nim, bo ona mnie tam ciągnęła cały czas do siebie, długo mi się to właśnie samotnością kończyło. Ja się pukałem w czoło, znajomi się pukali w czoło, no chłopie, co ci dolega? Co się dzieje, nie? A to był wzorzec... Ty przemówiłeś, żeby tą żonę mieć. Tak, ja musiałem się... Ale mogłoby się to skończyć jednak... Samotnością. Tak, ja się modliłem o żonę i dostałem... I dostałem żonę od dzieciaczka. Jestem zadowolony. To mi się tutaj powiodło. Czyli to będzie takie przyciąganie i poszukiwanie tego wzorca w przestrzeni, że ten, przez duszę oczywiście, że później to się przejawia w życiu, że dusze poszukują, żeby zrealizować ten... Poszukują sposobności. No. Ale też w destrukcyjnych, sposobności destrukcyjnych, żeby dowalić komuś lub sobie, na przykład, żeby sobie zadośćuczynić, albo w drugą stronę, tak jak albo odzyskać klejnoty, albo poprosić kogoś o zdjęcie tubusa, albo żebyś ty, Wojtek, zdjął ze mnie, no nie ze mnie akurat, pas cnoty, nie? Który założyłeś, bo ty jeden masz klucz, nie? I wyrównać jakieś tam relacje, tak. Doprowadzić. Tak. To, że kobieta miała założony pas cnoty w średniowieczu, to jej dusza może mieć takich pasów energetycznych na dzisiaj 50. Tak samo te tubusy na penisy są różne, w różnej wielkości, różnego koloru, kształtu. Eunuchowie, no eunucha łatwo rozpoznać, też no geje pasywni to na pewno będą mieli karmę eunucha, ale energetycznie front tutaj męski no jakby nie istnieje, powinno być rozświetlone, no złote czy powiedzmy, czy czerwone, czy tam powiedzmy pomarańczowe okolice, a to jest albo czarne, albo całkiem białe, nie ma, albo jeszcze przesłonięte nie wiadomo czym, no. Wycięte. A jak połowicznie na przykład, jak miażdżyli tylko jądra, to no, też będzie no, tak, no dalej, że też ale, nie ma? Ale to w tej chwili, inaczej w jednej inkarnacji mógł mieć, ale w drugiej mogła być pełna kastracja. A jeszcze mogło być nadzianie na pal, jak już gej nie miał dosyć od tej strony. To jest uciekanie z jednego zła w drugie zło, no bo tutaj jak się nie zrealizuje ta umowa w jakąś, która gdzieś tam by się znowu pewnie skończyła, tak jak mówiłeś, umówili się, że powtarzanie jakiejś destrukcji z daną duszą, że no to on ucieknie, to znowu, że w kolejne swoje jakby nieszczęścia, niespełnienia, czyli z jednych niespełnień w drugie. Tak, to jest. Tak. Dlatego potrzebny jest cykl reinkarnacji, co na wschodzie Hindusi i buddyści mówią, tak. I ten cykl ma się jeszcze nie zakończyć, no bo jak to rozwiązać? No nie ma wyjścia z takich uwikłań. Można z tego wyjść, no ale to trzeba po prostu zdefiniować konkretny wzorzec. Następny, Panie Boże, ja tego nie chcę, przepraszam tych wszystkich, których tam pokrzywdziłam, czy pokrzywdziłem, przepraszam wszystkim, którzy w ten sam sposób pokrzywdzili mnie. No bogata literatura, jest sporo książek o eunuchach, jest sporo o dewiacjach, o zoofilii, no zoofilii to chyba nie znalazłem jeszcze. O sodomii. Sodomici. Sodomici. No to jest dewianci. No to tego jest. I to wszystko trzeba się przekopać przez tą literaturę, żeby w ogóle znać tematy, które bolą duszę. Jak my to czytamy, zresztą no, jest tu kilka osób na sali, którzy te tematy przeczytali, czy no, mniej lub bardziej, no i wszyscy łapią się za głowę i mówią, no. Niemożliwe, że tak. Dlaczego ja to mam, kurczę? A to definiujesz ten dany wzorzec. Żeby to było nazwane po imieniu, coś, co odtwarza się przez, dajmy tak, na to, ileś cykl inkarnacji. Bardzo dużo, żeby ten konkretny wzorzec blokujący konkretne spełnienia oddać Bogu i uzdrowić. Dlatego tak. Definiujesz te wzorce. Tak. To jest też dość ważne, żeby to zdefiniować wreszcie, bo proszę Państwa, wzorzec kobiety modliszki to jest, no powiedzmy, kilka tysięcy lat, ale wzorzec obciążenia duszy modliszki to jest kilkaset milionów lat, bo tyle czasu te owady na Ziemi inkarnują. Ale my nie wiemy, czy na przykład dinozaury, które wyginęły, załóżmy 300 milionów lat temu,
dinozaury drapieżne nie robiły tego samego samice swoim samcom, ale ja, znaczy może nie ja, ale no powiedzmy tato mój zaobserwował taki wzorzec, że jeśli w klatce królików było 10 samic i 10 samczyków od dwóch mamusi czy od trzech zebrane razem, to dziewczynki kastrowały, wygryzały zębami jądra samcom, kastrując po prostu no, tych chłopaków, którzy się tam do nich dobierali. Dziewczynki, chłopczyków, jeszcze nie dorosłych samców, ale już takich, którzy tam na nie próbowali no, jakieś te praktyki swoje wykonać, kastrowały je zębami. To samo mogły robić dinozaurzyce. Czyli wzorzec, jeśli dusza inkarnuje przez ileś 10 milionów lat, no to tych klejnotów po szafach ma nachowane sporo. Czy jak ktoś ogólnie się modli tylko, dajmy na to, do Boga, bo do różnych się tam jasno, no i ogólnie tak mówi, oddaję Ci Boże swoją samotność, oddaję Ci Boże, dajmy na to, swoje niespełnienia w seksie, proszę Cię Boże o męża, to jakby nie będzie tak uzdrowione, jak zdefiniowanie wzorca szczegółowo, który dany wzorzec niesie określone skutki, czyli tą samotność, brak męża, same takie ogólne. Ciąża. Bo niektórzy myślą, ciążę przepracować, no przyjdzie mąż, a ciąży nie będzie na przykład. Takie rzucają nieraz, po prostu żyją i myślą, że takie albo przyjdzie mąż, ale ogólnych jaki? Takich. Tak, albo z pogrzebaczem. Ogólnych próśb, życzeń, haseł, i potem się dziwią, że nie jest to wysłuchiwane. A ty jednak tutaj sporo kładziesz nacisk na szczegóły, co niektórzy się dziwią, czemu tyle szczegółów jest na stronie. A to właśnie chodzi zdefiniowanie szczegółowe wzorca, żeby tak, go w całości oddać i wszystkie skutki, które dany wzorzec niesie, bo są różne. Tak, a jeszcze, każdy wzorzec może mieć swoich strażników, swoje tam inicjacje, jakieś przyjęte umowy, to trzeba szczegółowo poddawać, opowiedzieć po kolei. Tak. No bo jak ktoś ma przyjąć tego męża, skoro tutaj są te blokujące, oporujące tematy, takie czy nie czy inne. Mm-hmm. A, no, na przykład kobieta, no, dziewczyna, no, ma tam jakiegoś chłopaka, on do niej podchodzi, na poziomie duszy widzi, że kobieta, dziewczyna, powiedzmy, dusza tej dziewczyny ma 7 pasów cnoty nałożone. No jak on się przez to przebije? Kilofem nawet nie da rady. Machnie ręką, pójdzie. Tak, i pójdzie dalej, nie? Pójdzie dalej. I ona zostaje, no, jako wiedźma. Tu nie ma, no, wzorce są bolesne. Z kolei kobieta, która podchodzi do mężczyzny, no ładnie im się rozmawia, ale patrzy... Eunuch! Nie ma czym. Nieprzydatny. Albo mężczyzna podchodzi do kobiety i zastanawia się, czy z kozą byłoby mu lepiej. Czyli no pamięć, wspomnienia różne. Pamięć. No, to są tematy, które no, trzeba to przemodlić. No, jak mówiłem, no, na tej stronie jest dość sporo. Jest kilka filmów o samotności, szczególnie osobom samotnym polecam, bo to jest tam też dobrze omówione. Ale to też poznawanie tego wzorca, czyli sięganie do źródeł wiedzy, do książek, tak? Żeby czym naprawdę, na przykład tu wracając już do tematu Izydy Hator, można postrzegać no, wspaniała bogini. Ona jest znana bardzo wielu tak, krajach. Wszyscy do niej szli. Kult tyle przetrwał, jest do dzisiaj. Ojejku, no pięknie na przykład wspaniale wygląda, albo no, są jej dary. O, i ktoś dusza sobie myśli, czy ktoś ja też tak chce, a poznanie tego wzorca, tak. Konteksty. Z jakim tak. Nieraz cierpieniem to się wiąże, może być takim uświadomieniem, czy się chce ten wzorzec jednak powierać bogini, czy ten, jak jest przedstawiany, ten splendor, czy popularność, czy nawet dary. Szacunek tłumów. A co jest za tym? Tak. Co za tą popularność? Tak. Jaką ona płaci cenę? Bo powtarzając ten wzorzec, bierze się wszystko. Bierze się te ciemne strony, tak jak popularności są, mówi się, że są dwie strony. Mhm. Mhm. Ja tu na początku powiedziałem, że dziewczyna, no Zosia, ma utożsamienia miała, bośmy to na sesji gdzieś tam wyłapali z tymi boginiami, więc warto
też utożsamienia ze wszystkimi innymi boskimi matkami, bo to jest jedna z boskich matek. Znaczy, to są dwie boskie matki. Izyda osobno, Hator osobno, Kybele trzecia, ale tych boskich matek to są całe tłumy. Szczególnie Azja, szczególnie w Nepalu na przykład żyje Matka Boska, żyje teraz Matka Boska Krajowa, Wojewódzkie, Matki Boskie Powiatowe, gminne jakieś, no jest tam cały tłum kobiet. To samo jest w Indiach, w Czechach żyją dwie, w Niemczech żyje jedna. Pełno jest kobiet ze wzorcem Boskiej Matki. Te wzorce, jak się rozpozna, to kobiety mówią tak, ale ja już tego nie chcę. Ten wzorzec też jest dość dobrze omówiony w kilku artykułach na mojej stronie. Ale to jest też znowu przykrywanie jednego wzorca drugim. Raz Boska Matka płodozmian, bo przecież nie jest zdefiniowane, ilu partnerów ma mieć Boska Matka. No to jest ich bez końca, dajmy na to, tak? Naraz, nie jest to równocześnie iluś. Tak, a to znowu już ma dosyć, no to znowu w tą wiedźmę idzie, chce odpocząć. Czyli samotna. To jest jakby też takie samonapędzające się. Tak, albo uruchamianie tak. Jakby tego wzorca w zależności od potrzeb. Nie wybierają, nie są w stanie może, czy nie są w stanie wybrać, czy nie są w stanie uskutecznie chcieć normalnego życia z mężem, z dziećmi w szczęściu, tylko musi być w skrajnościach, a to Boska Matka to ma wielu partnerów, a jakoś jeden nie chce być tym mężem, albo jest... Tak, albo, ewidentnie mamy wzorce. Kochają, ale nie ma jednego. Tak, no, się uaktywnia wzorzec wiedźmy i jest rozdział. Nie są w stanie być szczęśliwi w tym małżeństwie. I to tak, te pomieszania. Jak żyć z tymi wzorcami? Miks wzorców. No trzeba to rozpoznać, wydłubać jak z tego... No tak jak tutaj mamy, tak? No jeden, załóżmy, że mamy splątaninę wzorców, tak? Wiedźma, Boska Matka, Modliszka i tak dalej. No i teraz próbujmy pracować z jednym. No nie da się, no to trzeba ze wszystkim naraz, tak? Da się to przepracować, bo no, są już panie, które mają profity z tego. Zmienia się seksualność, ja nie będę mówił w imieniu pań konkretnych, ale zmienia się ta seksualność kobiet, które z tym pracują, tylko modlitwą. Nie chodzą po seksuologach, nie używają różnych tam jakichś... Psychoterapii. Nie, mniejsza z tym, nie? Ale to jest tylko modlitwą. Panie Boże, no jest tak. Tak bym nie chciała. A chciałabym tak. I to się dzieje, tak. Unormowanie tych wszystkich relacji. Dzieją się cudowne rzeczy i dla pań, i dla panów. Tyle, że trzeba tego Boga powiedzieć. W modlitwach, kiedy definiujemy sobie któryś z tych wzorców, to jeszcze warto prosić, Boże, dopowiedz co jeszcze. Bo my to widzimy tak, ale On może widzieć to zupełnie inaczej. Albo jeszcze elementy, któryśmy nie domówili, tak, dla nas nieistotna, tak. A tam się okaże, że to jest, w życiu tego... Od tego momentu to poszła lawina taka, tak, możemy się nie dokopać do takich tematów. Boże, dopowiedz. Ten film Punkt Krytyczny, modlitwa, też z Gosią będzie taki film nagrany, tak, poruszyć. Też warto też prosić o sąd Boży między ofiarami, tak? Czyli ja proszę o sąd Boży między mną i ofiarami, ale to też by było błędem, bo trzeba prosić o sąd Boży między mną, moją duszą, całą istotą, ofiarami, ich duszami, całymi ich istotami i wtedy, Bóg nie wysyła tu, nie grzmoci piorunem, tylko dzieją się te zmiany. To już też od wielu lat grupa obserwuje. Tę istotę, czyli też te poprzednie inkarnacje, ponieważ my jako człowiek, ta obecna inkarnacja możemy coś tam sprzed wielu wieków rekompensować, bo tam ktoś coś komuś, tam tak, komuś. Przychodzi tak. I przychodzi dusza z żądaniem, mówi, ale Sławek istotę. Jest winny temu, że nie wiem, była bitwa przegrana 7000 lat temu gdzieś. Jak? Ja? No karmicznie wychodzi, że tak. Tutaj już nie poruszam tych kontekstów seksualnych, bo to są sprawy prywatne, tak. Tam nie ma co. Czyli nasze życie niespełnienia, wszelkie cierpienia, niedomówienia są jakby realizacją tego, co dusza kiedyś się wystarała przejawiać wzorce, umowy, karma. I to wszystko tak się nakłada ludziom na dotychczasowe, aktualne i boli, życie. Głównie tak, i boli, bo nie ma rozwiązania, nikt nie uczy się, nikt nigdzie nie uczy, jak się modlić do Boga, jak się do Niego zwracać, nikt nie uczy wiedzy o duszy, nikt nie uczy, jak to wszystko spleść razem, w słowach,
żeby to Bogu powierzyć, żeby On znalazł dla tego rozwiązanie. Bo nikomu na tym nie zależy, a wręcz przeciwnie, pewnie ma jakieś z tego korzyści. Tak, no, profity są. Im więcej ludzi nieświadomych, tym lepiej dla tych, którzy tą nieświadomość... Żerują w jakiś sposób. Paś owce moje. Dokładnie. Paś owce moje. A wtedy dusza jest w takim jakby zamkniętym kręgu też, tych różnych odcięta. Pomieszań. Odciętach informacji, tak. Bo przecież tak. Ostatnio mi osoba mówi, fryzjerka dobrze prosperującego salonu, który jest, był marzeniem zrealizowanym, żeby taki posiadać, powiedziała, że ona się czuje nieszczęśliwa. I powiedziała, że mówi do Boga tak, Boże, czemu ja jestem taka nieszczęśliwa? A oczywiście wzorce wiedźmy, wszystko ma na wierzchu. Pracarz ma źródła ciągle. Aha, chemia, tak. No. A nie jest w stanie zdefiniować nawet tego. Czyli, że chodzi o to, tak, a to też być może zamkniętość serca, też może być, że człowiek ma wiele, ma bardzo dużo, a jest nieszczęśliwy. A to nie zapomniło tej pustki może, chyba o to, tobie o to chodzi, tak, jest właśnie. W stanie, uważam, tylko miłość Boga. Takie szukanie substytutów właśnie człowieku. W życiu. I przejawiana do siebie, do innych i do Boga, tak myślę. No bo nie ma w zasadzie przepisu na to, co robić i jak żyć, żeby wyjść z tego wszystkiego. Czyli punkt pierwszy na przykład jest to modlitwa skierowana tylko i wyłącznie do Stwórcy. Punkt drugi, patrzeć na siebie, co mi w życiu nie gra i to natychmiast prosić Boga o pomoc w uwolnieniu, w uzdrowieniu. To tak całościowo, nawet jeśli nie potrafimy tego nazwać. No i tak kolejne punkty dalej, co z tym zrobić, bo przecież jeśli my wiemy, że coś nam ciąży, mamy jakieś takie ogromną ociężałość, no w życiu, w różnych zakresach, chociaż tego nie jesteśmy w stanie też jakby wszystkiego wyszczególnić, bo każdy z nas funkcjonuje w wielu przestrzeniach życiowych, no to trzeba by to było po prostu nazwać, ale przynajmniej na początek, no jakoś tak zebrać w jedną całość i oddać Bogu. No jesteśmy bezradni, faktycznie tutaj nie jesteśmy w stanie w sposób naukowy, żadnymi tabletkami tego zmienić, wyleczyć. Nie jesteśmy w stanie też terapeutycznie, bo to jest taki, raczej to jest bardzo płytki temat, nikt nie pracuje z duszą, no to umówmy się, taka jest prawda. Mało osób widzi duszę. My widzimy akurat tu z Małgorzatą, więc no, łatwiej nam jest pewne rzeczy, zjawiska. W sferze naukowej, czy to w tym obszarze, przecież no, nie można sięgać do rzeczy, których się nie widzi, trzeba zbadać, zbadasz, no to pracujesz, nie zbadasz, to o czym mówisz, tak? A jest naprawdę bardzo, bardzo trudno też komuś podpowiedzieć nawet, jak ma do tematu podejść, do swoich trudności, do swoich nieszczęść, do swoich no, jakichkolwiek problemów życiowych. Poza tym wielu ludzi też, jak z moich obserwacji wynika, że odrzucają, no bo jak to? Mają tylko możliwość narzekać na to, co się wokół dzieje, że są bezradni i raczej to przypisują złemu losowi lub czemuś. Natomiast nikt nie patrzy, nie jest w stanie, no bo ta wiedza nie jest przedstawiona, nie jest podana, nie ma tych informacji na tyle podanych, żeby to ogarnąć, trzeba czasu na pewno. No ale jest tu kilka osób, które ten czas znalazło. My się z tego cieszymy, bo mamy profity, każdy z nas. Tu, który dotarł, no, my widzimy profity finansowe, profity rodzinne, profity zawodowe, uzdrawianie bądź uzdrowienie relacji z Bogiem bezpośrednio, no to proszę Państwa, jak już się dotarło do Boga i widzimy, że no, przychodzą te boskie odpowiedzi, no to dzieje się coraz lepiej, no to to co może być jeszcze lepiej, tak? Jak tego nie chcieć? Tak, tak. No to co, dziękujemy. Dziękujemy.